Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy. Witam serdecznie w zborze Kościoła Wyzwów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej i zapraszam na kolejne studium z serii Ożywienie i Reformacja. Naszym dzisiejszym tematem będzie Reformacja, nowy sposób myślenia. Zapraszam serdecznie. Dzisiaj są ze mną na naszym dzisiejszym studium Anna, Igor i Władysław. Ponieważ będziemy otwierać Słowo Boże zgodnie z naszym zwyczajem, rozpoczniemy od wspólnej modlitwy. Drogi Ojcze nasz niebieski, jesteśmy w tej chwili zebrani, aby czytać, rozważać i przekazywać te słowa, które są zawarte w Słowie Bożym. Dlatego zapraszamy Ciebie, bądź w pośród nas, aby myśli nasze były skoncentrowane tylko i wyłącznie na tym, co pochodzi z Pisma Świętego. Błogosław to spotkanie. O to proszę w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. A zatem reformacja, nowy sposób myślenia. To bardzo ciekawy temat. Myślę, że to studium też będzie w stanie dużo nowych rzeczy wprowadzić w to, w jaki sposób myślimy, jakie są nasze życiowe założenia. No, ale wszystko po kolei. Zgodnie z nauką chrześcijańską istnieje coś takiego jak tak zwany stary człowiek i nowy człowiek. A jeśli tak, no to w takim razie musi być stary typ myślenia i nowy typ myślenia. Tak? Pismo Święte stara się w jakiś sposób nas zainspirować do tego, byśmy to nasze myślenie przestawili na inne zupełnie tory. Byśmy zaczęli inaczej zupełnie myśleć. I to jest ciekawe, bo rzadko kiedy myślimy o tym, że nasze myśli, to co mamy w głowie, może mieć jakiś większy wpływ na nasze zbawienie. No, ale kiedy się przyjrzymy temu tematowi dokładnie, to okaże się, że nie do końca tak rzeczywiście jest. A więc zacznijmy może od tego, dlaczego myślenie jest ważne. Dlaczego to, co jest w naszych głowach, ma znaczenie w kontekście naszego zbawienia? Jak sądzicie? Może jest to, mogę powiedzieć, tak praktycznie patrząc, nawet kluczowe, dlatego że od tego, co się dzieje w naszej głowie, w naszych myślach, jest zależne tego potem tak samo, co czynimy. Mhm. Więc jest to, możemy powiedzieć, podstawową formą w ogóle życia psychicznego i duchowego. Dlatego jest wiele tekstów w Piśmie Świętym, które znajdujemy właśnie o tym, że mamy panować nad naszymi myślami, gdzie powinny być nasze myśli i jak powinno ono się kształtować. Ja może zacytuję tylko taki tekst z pierwszego listu Jana na sam początku. Drugi rozdział, 15 i 16 werset. Nie miłujcie świata, ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca, bo wszystko, co jest na świecie, pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha życia, nie jest z Ojca, ale ze świata. Czyli ten tekst wyraźnie pokazuje dokładnie, gdzie mamy skierować nasze myśli, tak? A gdzie nie. Mhm. Tutaj może to słowo świat, bo z drugiej strony jesteśmy powołani, abyśmy świat ludzi miłowali. Tak. Bóg umiłował świat. To jest pisane w kulturze greckiej, gdzie był ten słynny dualizm. Mhm. I świat jako uosobienie złych rzeczy, które są na świecie, a niekoniecznie świata, przyrody, ludzi i tak dalej. Dlatego też to określenie apostoła Pawła, który pisał w kulturze greckiej, nie miłujcie świata, to znaczy nie miłujcie złych rzeczy, które są w świecie, które kojarzyły się apostołowi Pawłowi z światem, tak. Z złymi rzeczami. Tak. Ja jeszcze zastanawiałam się nad taką formą, tutaj jak rozmawiamy o naszym umyśle, co działa na nasz umysł, to co widzimy, to co słyszymy, czyli te elementy wzrokowe, elementy czy wrażenia, które odbieramy ze środowiska, trafiają do naszego umysłu, a potem są wprowadzane w czyn.
czyli tym, czym żyjemy. To, czym się obraca, dookoła czego się obracamy. To może mieć wpływ na nasze myślenie, a potem czyny. Możemy jeszcze tak bardzo prosto powiedzieć, że jeżeli nasze ciało będziemy karmić kiepskim pokarmem, no to będziemy mieć kiepskie zdrowie. No tak. Jeżeli nasz umysł będziemy karmić złymi rzeczami, kiepskimi rzeczami, zresztą będziemy na ten temat sporo mówić, no to będzie kiepskie myślenie, które oddziaływuje następnie na całego człowieka. Tak. Zwróćcie uwagę, w tym co przedstawiliście, jest ciekawe to, że to myślenie właściwie obejmuje znacznie więcej, niż moglibyśmy pierwotnie pomyśleć. Bo to nie jest tylko kwestia tego, że nam się zjawia jakaś jedna myśl w głowie, ale ta jedna myśl może prowadzić do czynu, prawda? Mało tego, ona ma też związek z naszym światem emocjonalnym. A wiadomo, emocje są na tyle silne, że potrafią jakby przejąć władzę nad człowiekiem. Czasami skłaniają go do robienia rzeczy nierozsądnych. No i też zawsze jest pytanie, na ile nasze myślenie idzie w parze z tym, co jest w nas, w naszym świecie emocjonalnym, a na ile jakby mu się sprzeciwia. O tym też będziemy dzisiaj w tej lekcji mówić, że myślenie jest nam dane między innymi też po to, żeby ten świat emocji kontrolować, prawda? Na ile to jest oczywiście możliwe. Przejdźmy do kolejnego ciekawego fragmentu. Już sobie to powiedzieliśmy, że myślenie ma kluczowe znaczenie także w kontekście naszego zbawienia. A więc przejdźmy do rzeczy bardzo trywialnych, chociaż myślę, że bardzo istotnych. Czym napełniamy nasz umysł? Tak? Co wlewamy do tego szklanego dzbana, który stoi i czeka, tak? On jest jakby, umysł jest otwarty, chętny jest do tego, żeby przetwarzać wszystko to, co otrzymuje. No ale pytanie, czy to, co w tym dzbanie się znajduje, prawda? To, co do niego nalewamy, czy to ma znaczenie? I zanim odpowiemy sobie na to pytanie, jeszcze przeczytajmy jeden tekst. To jest z drugiego listu do Koryntian 3, 17 i 18. Jakby ktoś mógł, to bardzo zobowiązany. Drugi list do Koryntian, trzeci rozdział, 17 i 18 wiersz. A Pan jest Duchem, gdzie zaś Duch Pański, tam wolność. My wszyscy tedy z odsłoniętym obliczem, oglądając jak w zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz, z chwały w chwałę, jak to sprawia Pan, który jest Duchem. W tym miejscu mowa jest o pewnej przemianie, tak? Z chwały w chwałę, tak? Ma zajść w nas pewna przemiana w myśleniu. Czy ważne jest za tym, żeby taka zmiana mogła zajść? Czy ważne jest, co do tego umysłu dopuszczamy? No bardzo ważne. Ja bym taki praktyczny najpierw przykład dał. Jeżeli chcę mieć ładne obrazy, to nie mogę pójść na śmietnik, no i zdjęcia robić i potem mówię, co za obrazy oczywiście. Bo po co? Jak w śmietniku tworzyłeś obrazy. Popatrz na piękne kwiaty, popatrz na oczy dziecka, jak to w pewnej piosence jest. I wtedy będziesz miał piękne obrazy. Więc patrzmy na piękno, a to piękno przede wszystkim jest w Chrystusie. A Jezus Chrystus jest nam objawiony w Słowie Bożym. I dlatego studiujmy życie, obraz Jezusa Chrystusa na podstawie Słowa Bożego, a będziemy mieli w naszym myśle piękne obrazy. Tak jest. Nie śmiecie. Czyli w ten sposób nastąpi zamiana starego człowieka, starych myśli na coś lepszego, na nowego. To, co na samym początku właśnie powiedziałeś, Łukaszu, że w Chrystusie jesteśmy nowym stworzeniem. Czyli jesteśmy nim od razu, czy to jest proces? Tak właśnie ciekawe jest, że Chrystus wtedy, kiedy myślimy o Chrystusie, kiedy nasz wzrok jest skierowany na Chrystusa. Jest ciekawe, że wtedy jest działanie Boga w naszych myślach. Owszem, jest tak, że my mamy panować nad naszymi myślami, ale to jest niesamowicie istotne, musimy podkreślić tu działanie Boga w naszych myślach. Jest wtedy, kiedy my staramy się gdzieś tam panować nad naszymi myślami,
to wtedy często jest tak, że po prostu nie dajemy sobie rady, tak? Mhm. Staramy się zwracać wzrok na Chrystusa, a czasami nam to nie wychodzi. Właśnie wtedy, kiedy Bóg dokładnie kieruje nas na Chrystusa, kiedy zachwycamy się tym Chrystusem, raz zachwycamy się, to cały czas staramy się kierować na Niego wzrok i w tym momencie tak jak Chrystus łapie naszą myśl i cały czas trwamy w Nim. Tak? Tak. Więc to jest niesamowicie istotne, żebyśmy rozumieli jakby taki praktyczny sposób, w jaki sposób możemy trwać w Chrystusie. Tak? Czyli kiedy, jak zostało powiedziane, kiedy zachwycamy się Chrystusem w Piśmie Świętym, to chwytajmy się tej myśli i trwajmy w tym, bo to jest, tu jest nasze zbawienie. I tak samo, kiedy trwamy w tym, to jest to po prostu właśnie ten proces, który pytasz, prawda? To jest to, co się dzieje bez przerwy, prawda? Aż do wtedy, kiedy jest zapisane, kiedy będziemy oglądać go, prawda, w chwale, czyli twarzą w twarz. Tak. Dlatego pewna pisarka chrześcijańska napisała, że jeżeli przeżyjemy jeden dzień bez rozmyślania o Chrystusie, a szczególnie o krzyżu, Golgoty, to jest dzień w naszym życiu stracony. Tak. Wtedy nie tworzymy tych pięknych obrazów i nie mają one wpływ na nas i na nasze spojrzenie na świat. Tak. Ja zacytuję. Tak, bardzo proszę. Jeszcze jedną myśl chciałam odczytać z listu Pawła do Kolosan z 3:2. O tym, co w górze myślcie, a nie o tym, co na ziemi. Jest to drogowskaz, którędy mamy kończyć. Tak. Dziękuję bardzo za ten bardzo piękny tekst. Ja pozwolę sobie nawet zacytować z książki Życie Jezusa pewien bardzo mądry fragment. Byłoby dla nas bardzo pożyteczne spędzanie codziennie godziny na rozmyślaniu o życiu Chrystusa. Zwróćcie uwagę, że tutaj się pojawia słowo rozmyślanie, czyli nie ma mowy tylko i wyłącznie o modlitwie, chociaż jest bardzo istotna, ale kiedy się nie modlimy, można też używać naszej po prostu ludzkiej wyobraźni. Wyobrażać sobie w obrazach dosłownie, co się działo w życiu Chrystusa. Nawet jest dalej tak napisane. Powinniśmy je rozważać punkt po punkcie i pozwolić swej wyobraźni ukazać każdą scenę, a szczególnie te ostatnie. Czyli mamy ten ciekawy obraz poznawania Chrystusa, wystawiania się na jego obraz z Pisma Świętego. Mamy po drugie modlitwę. I wreszcie jako tę trzecią pomoc mamy naszą wyobraźnię, która będzie zawsze działać tak, jak my jej, że tak powiem, pozwolimy. Jeżeli będziemy myśleć o rzeczach niekoniecznie dobrych z tego świata, to także i ona będzie nam dawała taki obraz. Ale jeśli będziemy myśleli o Chrystusie, to i ona nam będzie ten obraz Boga pogłębiała. Wydaje się, że jest to bardzo praktyczna porada. Co robić, żeby właśnie łatwiej nam było zmienić nasze postępowanie. No a pytanie dalej, jak mamy strzec tego umysłu? No bo powiedzieliśmy sobie już o tym, żeby w miarę możliwości myśleć o tym, co dobre i co wysokie. No ale przecież też są różne pokusy, rzeczy złe na świecie i trzeba się często, że tak powiem, nawet zdecydowanie od nich odizolować. Odciąć. Tak? Odciąć. Przeczytajmy może dwa fragmenty z Pisma Świętego. Poproszę pierwszy, to jest list do Rzymian, 12:2. Może Igor, gdybyś mógł przeczytać. A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, a co jest dobre, miłe i doskonałe. Jak oceniacie ten tekst? Tak? Do czego on nas wzywa? Jak mamy postępować? Odnowienie umysłu, czyli zupełnie inny sposób myślenia. Mhm. Inny sposób, albo patrzymy na inne rzeczy, które, nie takie, jakie dotychczas nas zachwycały i patrzyliśmy może. Mhm. Grzeszne, złe. Odnowienie. I to jest jakby dzieło woli, tak przynajmniej wskazuje ten tekst, prawda? Że to ma być nasze działanie, my powinniśmy tego chcieć. Tak, ciekawe jest właśnie, że kiedy jest odnowa umysłu, to wpływa bezpośrednio tak samo na nasz stan duchowy, intelektualny i tak samo na naszych relacjach z innymi osobami. Tak. Prawda? To jest ciekawe właśnie, że,
że ta odnowa się dokonuje nie tylko w umyśle, ale w naszych uczuciach. W działaniu. W działaniu, tak. I tak samo nawet w naszym intelekcie, poznawaniu nawet innych rzeczy. Mm-hmm. I co jest bardzo ważne, mi się wydaje, w tym wszystkim, to jest działanie Boga w naszym umyśle. Mm-hmm. Że Bóg jakby nas zupełnie inaczej przestawia. Nasz sposób myślenia nawet. Mm-hmm. Nawet inne ścieżki myślowe idą nie tak jak normalnie. I to jest udowodnione właśnie, że wtedy, kiedy przychodzi człowiek, przechodzi stan nawrócenia, to wtedy zupełnie inaczej człowiek funkcjonuje i inaczej myśli. Nie tylko, że ma inne wartości, ale zupełnie inaczej reaguje nawet na niektóre rzeczy. Więc to jest, mi się wydaje, że kluczowa rzecz, właśnie działanie Boga podczas zmiany tych umysłu człowieka. Stałe poddawanie się temu, co Bóg może w nas uczynić, jeżeli my Mu na to pozwolimy. To jest to, co apostoł Paweł napisał w liście do Filipian. Tak, a to pokój jest ten drugi tekst właśnie, który chciałem do czytania. Który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie. To jest to bardzo ważne słowo. Strzec będzie serc waszych, myśli waszych w Chrystusie Jezusie. I 8 wiersz. Wreszcie, bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. Znowu jest mowa, jak widzicie, nie tylko o tym, żebyśmy opierali na nasze życie tylko i wyłącznie na modlitwie, tylko i wyłącznie na Pismie Świętym. Jedno i drugie to są filary naszego zbawienia, prawda? One są bardzo istotne. Ale żebyśmy robili coś jeszcze pomiędzy tym, jak czytamy Pismo Święte i się modlimy. I wydaje się, że apostoł Paweł mówi, zróbcie coś z waszym myśleniem, na ile to jest możliwe. Mamy wiele przykładów też z Pisma Świętego, że czasami Chrystus mówił rzeczy bardzo radykalne. Powiedział, jeżeli cię gorszy twoja ręka, to co powinieneś zrobić? No odetnij ją sobie, bo lepiej, żebyś wszedł do Królestwa Bożego nie mając tej jednej ręki, tak? Mając tylko jedną, ale żebyś tam wszedł. Tak? Czy czasami nie kojarzy się to z tym, że pewnych tak zwanych zewnętrznych pokus, rzeczy, które nas kuszą do grzechu, do słabości, do upadku, że powinniśmy świadomie, korzystając z naszych myśli, odciąć się od tego, w jakiś sposób nie wystawać się na pokusy. No tutaj bardzo ważne jest, możemy też takiej praktycznej lekcji. Jeżeli troszczymy się o nasze dzieci, żeby były właściwie kształtowane, nie miały zamiłowania do złych rzeczy, no to zakładamy filtry. Mhm. Nie wszystko zezwalamy czy doradzamy, aby oglądały w telewizji. Mhm. Nie wszystko w internecie. I dlatego też zakładamy taki filtr. I wydaje się, że to nie tylko w stosunku do dzieci, ale w stosunku nasz dorosłych. Musimy ten filtr założyć. Czyli co to jest ten filtr? Zgoda. I może też dodam do tego, co Jezus mówił. To jest ciekawe, że Jezus, kiedy został pytany o przykazania, to on tłumaczy, na przykład mówi, że jak popatrzysz na kobietę, nie musisz nią cudzołożyć. Jak tylko popatrzyłeś i pomyślałeś w sercu swoim, to już cudzołożyłeś. Jak tylko powiedziałeś złe słowo przeciwko bratu swemu, to już zabiłeś. Prawda? Tak. Więc można powiedzieć, że Jezus zupełnie zmienia kategorię myślenia i tak samo nawet sposób funkcjonowania w świecie religijnym. I to jest ważne, bo dokładnie, jak mówiliśmy od samego początku, jak ważne są myśli. Więc Jezus wskazuje, że w zasadzie właśnie najważniejsze są myśli, bo od tego się zaczynają czyny. I to jest niesamowicie istotne, bo w tym momencie, kiedy patrzymy tak ogólnie na rozumienie, znaczenia myśli, to widzimy, że jest to kluczowe właśnie w tym, w jaki sposób my funkcjonujemy. Tak? Tu Władysław powiedział o pewnym rodzaju filtru. Myślę, że powinniśmy, jako już ludzie dorośli, też stosować takie filtry w naszym życiu. Czy miejsce, do którego się chce udać? Młodzież ma mnóstwo takich pokus. Czy dyskoteka, czy puby, czy kluby wieczorne, nocne, kino, teatr, czy to są te miejsca,
już abstrahując od kina, ale czy ten film, który w tym kinie w danym momencie będzie, czy to jest ten, który będzie go budował i będzie powodował, że jego życie będzie właśnie tutaj, jak było czytane, będzie sprawiedliwe, czyste, miłe, chwalebne. Tak. No ciekawe jest właśnie to, że to wszystko wydaje się mieć na nas wpływ, że umysł nie jest w stanie wszystkiego zneutralizować, że co wlewamy, to pozostaje, tak? I to jest tak, jakbyśmy, że tak powiem, chcieli zrobić sok grejpfrutowy wlawszy wcześniej tam coś zupełnie innego, na przykład sok pomidorowy. No nie da się zrobić, zamienić tak jednego z drugim. Pan Bóg jest w stanie bardzo dużo zrobić, ale to nas nie zwalnia z higieny psychicznej. Takie rzeczy właśnie jak kino, no to są wszystko rzeczy, o które się powinniśmy zawsze pytać. Czy wyciągnę z tego korzyść duchową dla siebie? Czy będę się lepiej czuł? No przede wszystkim myśleć o dobrych rzeczach. Mhm. Nie tyle walczyć ze złymi, tylko walczyć ze złymi to jest najlepiej myśleć o dobrych rzeczach. Tak, tak. To jest automatycznie te złe rzeczy. Ale jeszcze możemy jedną rzecz powiedzieć. Ale mimo woli żyjemy w świecie zła, grzechu i grzechu dzisiaj nie trzeba szukać złych myśli, bo to na każdym kroku jest. Tak. I one mimo woli będą do naszego umysłu docierać. I to, co powiedział ten wybitny ewangelista Billy Graham. Nie możesz zabronić ptakom, aby latały nad twoją głową. Nie możesz zabronić, aby jakieś tam gdzieś złe myśli. Tylko możesz jedno zrobić. Podchwycić tą złą myśl, rozmyślać o niej, delektować się nią. Tak? Możesz wyobrażać sobie od razu pewne rzeczy, to co Igor przed chwilą powiedział, albo możesz zdecydowanie dać opór oczywiście tym rzeczom. Nie pozwolić, aby ptaki, które latają nad głową, żeby nie uwiły w naszej głowie albo na naszej głowie gniazda. To możemy zabronić i dlatego to musimy czynić, abyśmy ten nowy sposób myślenia mieli, nowonarodzonymi byli. Czyli to wymaga jednak od nas też pewnej dyscypliny, prawda? Mm-hmm. To nie jest tak, że się wszystko dzieje samo. Wiecie, ludzie czasami myśleli, żeby Pan Bóg był jak chirurg. Tylko wkracza, wytnie to, co jest niezdrowe, zszyje, jeszcze uśpi po drodze, wszystko będzie w porządku. Ale Biblia bardziej pokazuje Pana Boga jako nauczyciela, prawda? Który uczy i go. Chcę tu zwrócić uwagę też na jeden aspekt, że my często nie jesteśmy świadomi, że Bóg zna wszystkie nasze myśli. Mhm. To, co nam pomaga często w walce z tymi myślami, albo nawet, żeby właśnie one się nie zakotwiczyły w naszym myśle, to jest ta świadomość, że Bóg wie wszystko. I tu nas zapewnia Psalm 139, może przeczytam tylko jeden fragment. Mhm. Panie, Ty zbadałeś mnie i znasz. Ty wiesz, kiedy siedzę, kiedy wstaję. Rozumiesz myśl moją z daleka. Ty wyznaczasz mi drogę i spoczynek. Wiesz dobrze o wszystkich ścieżkach moich. Jeszcze bowiem nie ma słowa na języku moim. A Ty, Panie, już znasz je całe. Ogarasz mnie z tyłu i z przodu i kładziesz na mnie rękę swoją. Właśnie ten psalm, proszę przeczytać go do końca, bo on pokazuje wyraźnie, że wszystkie nasze myśli, nawet jak się nie pojawiła ścieżka myślowa w naszym umyśle, to Pan Bóg już zna. Te myśli. I nie tylko, że nie mamy co ukryć przed Panem Bogiem, ale właśnie w tym momencie, kiedy wiemy o tym, to możemy z Panem Bogiem w harmonii przeżyć niesamowite doświadczenie, które Pan Bóg może nam dać na co dzień. I pozytywnie w zasadzie myśli budować. Tak. Dlatego też tak praktycznie popatrzmy, co jest na filmach dzisiaj, co jest w internecie, co jest w niektórych miejscach, co jest w czasopismach, nawet takich pięknych, kolorowych. Co tam jest? Kto z kim, dlaczego, ile razy zmienił partnera albo planuje zmienić partnerkę, oszukiwał i tak dalej. I ten wychodzi na bohatera. W Biblii też są opisane złe rzeczy, ale od razu jest powiedziane, jaki skutek tych rzeczy. Natomiast w tym wszystkim, co ofiaruje tak zwany świat, czyli te złe rzeczy w świecie, to bohaterem to jest ten, któremu się udaje niemoralność prowadzić, partnerów, partnerkę zmieniać, oszukiwać, czy mnóstwo innych rzeczy. O, to jest inteligentny człowiek, nie? Bo on sobie tak doskonale rady daje. I dlatego jest powiedziane, na te wszystkie rzeczy założyć filtr albo nie mieć z nimi nic wspólnego.
Tak. Albo umieć wybrać jedynie, jeżeli coś, chociaż po co w koszu plew nawet wybierać właśnie ziarna. Więc właśnie, no, to jest lepiej, też lepiej sięgnąć od razu do Biblii, do Słowa Bożego i do innej pozytywnej literatury. Musimy mieć świadomość tego, że nawet nie tylko te rzeczy, które są jawnie negatywne, które my jako chrześcijanie nie możemy o nich powiedzieć, że one są złe, że one oczywiście mają na nas zły wpływ. No bo z kim człowiek przestaje, takim się staje. To chcąc, nie chcąc, prędzej czy później tak jest. Ale nawet, że rzeczy w pewnym sensie obojętne, czy też neutralne moralnie, jeżeli tak takie w ogóle istnieją, bo to nie są moje słowa, ja w to wątpię, ale nawet jeżeli byśmy przyjęli, że takie istnieją, na dłuższą metę ani nas one nie wzmocnią, ani nam nie dodadzą duchowej siły, ani nas niczego nie nauczą. I w związku z tym wymagana jest od nas dla naszego własnego dobra. Nikt nas nie przymusza, byśmy w pewne miejsca nie chodzili, byśmy pewnych rzeczy nie robili, nie czytali, nie oglądali, ale dla naszego dobra powinniśmy wykorzystywać nasz umysł, żeby odcinać się od tego, co może nas po prostu zniszczyć. Przejdźmy do kolejnego ważnego punktu, bo to były te nasze jakby ta walka zewnętrzna, ucieczka od tego, co jest rzeczywiście dla nas niebezpieczne. No ale teraz pytanie, czy nawet wtedy, kiedy się oddzielimy od tych zgubnych dla nas zewnętrznych wpływów, oczywiście nie po to, żeby nie kontaktować się ze światem czy z ludźmi, bo też pamiętajmy o tym, że oczywiście no, mamy być może nie z tego świata, ale żyć na tym świecie dla tych ludzi, prawda? To jest też istotne. Ale jeżeli się odetniemy od tych złych wpływów, czy to oznacza, że walka już jest wygrana? Że możemy powiedzieć, no teraz skoro już nie robię tego, nie robię tamtego, tu nie chodzę, tu nie bywam, to już jestem święty. Czy Biblia tego nas uczy? Popatrzmy na może pewien tekst. To jest drugi list do Koryntian, 10 rozdział i tam 3-5. Drugi Koryntian. 10 rozdział. Mogę przeczytać. Bo chociaż żyjemy w ciele, nie walczymy cielesnymi środkami. Gdyż oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej. Nim też unicestwiamy złe zamysły i wszelką pychę podnoszącą się przeciwko poznaniu Boga i zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi. Zobaczcie na słownictwo. Ono jest bardzo niezwykłe. Jest napisane, w nim też unicestwiamy albo zmuszamy wszelką myśl do poddania. No, mamy tutaj coś ciekawego do powiedzenia, wydaje mi się. To nie jest tak, że się samo dzieje, ale że jest to walka. No, tak użyte słowa, oręż, prawda, też się tam pojawia, to jest walka. Jak wy to oceniacie? Czy ten pierwszy krok, o którym mówiliśmy, czy on wystarczy, czy potrzeba coś jeszcze? No na pewno wiele myśli padnie, ale ja tą jedną chciałem podkreślić, że my mamy naturę grzeszną. Mhm. Grzech to jest egoizm. I to jest umiłowanie wręcz przeciwnie złych rzeczy, które są na świecie. I dlatego ta walka, nie tak jak słusznie zasugerowałeś, to nie chodzi tylko o oddzielenie się od złych rzeczy z zewnątrz, ale te złe rzeczy również wypływają z naszej grzesznej natury. I dlatego musimy z tymi złymi tendencjami, które wypływają z grzesznej natury, walczyć, usuwać je, a na to miejsce wprowadzać dobre rzeczy. Myślę, że tutaj Zbawiciel pozostawił nam pewną obietnicę, że jeśli to jest walka, nie jesteśmy tam sami, że jest razem z nami. Jeżeli tylko mu pozwolimy pomagać, to na pewno nam pomoże. No właśnie, bardzo dziękuję, bo wydaje mi się, że bez tej pomocy, no to co moglibyśmy uczynić tak naprawdę? Ta obietnica jest rzeczywiście bardzo, bardzo cenna. Przeczytam jeszcze jeden fragment, który wydaje mi się jest bardzo też pouczający. Jest to fragment też z książki pod tytułem Życie Jezusa. I to jest na temat Jana Chrzciciela, który, jak wiecie, prowadził specyficzne życie, dlatego że się nieco wycofał na bok i uczył się niejako posłuszeństwa, żyjąc wśród natury, chociaż nie stronił od ludzi. Czytamy takie słowa. Pobyt na pustyni nie uwalniał go od pokus. Tak?
Nawet gdybyśmy my uciekli na pustynię, to nas też okazuje się od pokus nie uwolni. W miarę swoich sił starał się odciąć szatanowi drogi dostępu do siebie, lecz mimo to atak kusiciela trwał. I potem czytamy, jednak jego duchowy wzrok pozostał czysty. Rozwinął w sobie siłę i stanowczość charakteru, a z pomocą Ducha Świętego potrafił wykryć zamysły szatana i przeciwstawać się jego mocy. Wydaje się, że z jednej strony potrzebne jest to, żebyśmy się umieli odciąć od tego, co nas z zewnątrz atakuje, w mądry bardzo sposób, ale że nas nie zwalnia to z obowiązku walki cały czas i z pokusami, i z myślami, i wszystkim tym, co próbuje przejąć nad nami kontrolę, bo nigdy nie ma takiej pustki. Albo my kontrolujemy nasze myśli, albo nasze myśli kontrolują nas. A jak wygląda sprawa związku pomiędzy ciałem, umysłem i duchem? Bo mówimy tutaj cały czas o psychice. No, pojawia się pytanie, czy to ma wszystko ze sobą związek. Przejdźmy może do pewnego ważnego tekstu. To jest pierwszy list do Tesaloniczan, 5 rozdział i tam wiersz 23. A sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci i cały duch wasz, i dusza, i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. No, ten tekst jednoznacznie mówi o tym, że to, co ma być zachowane bez nagany, to nie tylko jest nasz umysł, ale też i duch, i co jeszcze wydaje się bardziej chyba nawet kontrowersyjne, ciało. Powiedzcie mi, jak mamy taki nakaz, tak? Chociaż ja wolę zawsze słowo obietnicę. Jak mamy na to spojrzeć? Jak to jest możliwe? W jaki sposób mielibyśmy wdrożyć te słowa w życie? Może zacznijmy od tego, że znów tutaj jakoś tak potępiamy, może nie tyle potępiamy, ale krytycznie patrzymy na filozofię grecką, która wprowadziła tak zwany dualizm. Mhm. To znaczy oddzielenie spraw duchowych od ciała, że to nie ma nic wspólnego i tak dalej. Tymczasem Słowo Boże mówi, że człowiek jest jednością psychosomatyczną. Tak. I dlatego te wszystkie elementy, duch, dusza i ciało razem harmonijnie pracują i powinny być i zarówno ta sfera fizyczna, sfera duchowa, sfera ducha powinna być kształtowana, chroniona i karmiona, tak jakśmy już to wiele razy podkreślali, karmiona tymi pozytywnymi rzeczami. Dlatego cię cieszę, że ten dualizm, czy tam starożytni Grecy już są przeszłością, w tej chwili nauka popiera holistyczne podejście i mówi, że nie tylko duch to jest jedna rzecz, tylko jesteśmy jedną całością. Ciało i duch to jedno. Teraz ważne jest, żebyśmy rozumieli potęgę myśli. To, co myśmy dzisiaj teraz studiujemy, bo jak mówiliśmy, nasze ciało jest jedno z naszym umysłem, z naszą duszą, tak? I zresztą jak mówimy, że to ma bezpośredni wpływ na to, co się dzieje, w jaki sposób myślimy i, co ciekawe, też postrzegamy siebie, to wpływa bezpośrednio na to, co się dzieje w naszym ciele, tak? Jest napisane, że my jesteśmy świątynią Ducha Świętego. Tak. Tak? Czyli dokładnie miejsce, gdzie Bóg mieszka. I w tym momencie, jeżeli rzeczywiście tak jest, to właśnie przez to, jak dbamy o nasz stan duchowy, to wpływa na to, jak jest też nasz stan fizyczny. Tak. Wiele chorób, które się pojawiają w dzisiejszym świecie, są powodowane tym, że ludzie boją się, lękają się. Niewłaściwie traktują własne ciało, własnych myśli i stąd się pojawia wiele chorób. Więc odwrotnością tego to jest dbanie o higienę psychiczną, gdzie dzisiaj bardzo się podkreśla. Tak? Więc to jest niesamowite kiedy człowiek dba właściwie o siebie, o właśnie swój stan duchowy i umysłowy, to tak samo bezpośrednio ciało jest też w takim stanie właściwym, zdrowym i tylko i wyłącznie w zdrowym
duchu może być zdrowe ciało. Jeszcze może jeden tylko tekst, zanim powiemy dalej. Pozwólcie, że ja go przeczytam. To jest pierwszy list do Koryntian 10:31. Jeden niezwykle ważny też tekst, też w kontekście tego, co powiedziałeś, Igor. A więc czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek czynicie, wszystko czyńcie na chwałę Bożą. Bez wyjątku. Wszystko czyńcie na chwałę Bożą. Tak. Jest takie powiedzenie, że 90%, niektórzy uważają, że to może aż za daleko idące, ale to chyba jest prawda. 90% chorób powstaje w umyśle. Natomiast ludzie, którzy zdrowo myślą, pozytywnie myślą, z jakąś taką nadzieją na wyzdrowienie, szybciej dochodzą. Bo są badania oczywiście przeprowadzone i dzisiaj nie jest to żadną tajemnicą. I dlatego tak bardzo ważne jest, o czym myślimy, ma to wpływ na całość człowieka, również albo przede wszystkim również na jego sprawę fizyczną. Tak. Duch, dusza, ciało. Kiedy to rozumiemy tak, jak tego naucza Biblia, która mówi o pewnej całości. Mówi o tym, że to wszystko jest z sobą połączone. I duch, i dusza, czyli ta nasza jaźń, to kim jesteśmy, prawda? I ciało. I nie da się tego rozdzielić. A więc to, jak myślimy, ma rzeczywiście wpływ na całe nasze życie. I wreszcie, na koniec, musimy sobie zadać pytanie, dlaczego Pan Bóg chce, żebyśmy dokonywali tej przemiany w naszym myśleniu. Tak? I nie tylko jako jednostki, ale tym razem jako pewna grupa powołana przez Pana Boga. Czemu? Jaki jest tego cel? W Ewangelii Mateusza i w 5 rozdziale, w 13, tam po 15 wiersz, już teraz może nie będziemy czytać, tylko krótko powiem, jest napisane, że mamy być jak sól dla tego świata, tak? Która nie powinna wietrzeć. Albo że mamy być jak światło, tak? Światłość dla tego świata. Jaki to ma związek z tą przemianą naszego osobistego, dodam, bo to bardzo ważne myślenie. Co mamy zrobić? No jak będziemy tak żyć, jak mówiliśmy, no to będziemy stwarzali ten pozytywny obraz. Tak. Pozytywny obraz. I dlatego Jezus Chrystus mówi, że macie być światłością w tym złym świecie, który się dzieje. Macie być jak sól i to nie zwietrzała, ale sól, która zachowuje swój smak. Ale to tylko przez właśnie to pozytywne myślenie możemy zmienić się, być tym nowym stworzeniem w Jezusie Chrystusie i możemy dla innych ludzi być zachętą, przykładem, że jest to osiągalne i jest to możliwe dzięki Bogu i dzięki temu pozytywnemu myśleniu. Sól stwarza dobry smak, ale są produkty, które mogą zawierać jej za dużo, tak. I te, które mogą za mało. I Bóg właśnie mówi, że macie mieć tą prawdziwą wartość soli. Ta, która będzie dobrym smakiem. A ja wam w tym pomogę. Tak, może jeszcze taką myśl na końcu może dam, że też sól jakby nie stara się być solą, tak? Jest naturalną. Więc wtedy, kiedy zresztą jak mówiliśmy tutaj cały czas, kiedy nasze myśli są pełne Jezusa, kiedy my trwamy w tym Chrystusie, to wtedy nie musimy specjalnie się starać być tą solą. Po prostu naturalnie jesteśmy. Ja pamiętam cały czas, kiedy spotykałem się z moim dziadkiem, który cały czas miał wesołe serce. Cokolwiek nie robił, był radosny. Zawsze cokolwiek, gdziekolwiek nie był, to przynosił taką radość, spokój. Optymizm. I to było naprawdę coś, co jako dziecko doświadczałem. Coś ciekawego, że wtedy bardzo chciałem przy nim być. Więc kiedy zachowujemy się normalnie, więc kiedy my tacy jesteśmy, to świat będzie nas zupełnie inaczej postrzegał, zupełnie inaczej widział. Mi się wydaje, że my jako tą solą właśnie, tacy musimy być, po prostu być naturalnymi chrześcijanami, którzy żyjemy z Chrystusem. Wydaje się właśnie, że Pan Bóg chce, żebyśmy od Niego nauczyli się myślenia, takiego, którego ten świat nie jest w stanie zaoferować. I w ten sposób stali się osobami, z którymi ten świat będzie chciał przebywać. Właśnie przez tą inność, przez to, że jest to jakby pewna sól, jest to co sprawia, że życie staje się lepsze, staje się inne,
I no, będziemy się o to modlić. Tak, bardzo proszę. Tam i tą jedną myśl, dlatego że powołani jesteśmy do misji, aby przekazywać, ale przede wszystkim ta misja będzie, kiedy będziemy świecić własnym przykładem, tak, nawet tak. Bez słowa oczywiście będziemy kazać. Tak jest. A więc to powołanie jest rzeczywiście wielkie nie tylko dla naszego własnego dobra, ale i też dla dobra innych. Jako wspólnota i jako jednostki powinniśmy starać się szukać sobie tych dobrych myśli, budować to, co pozytywne, abyśmy stali się dobrym przykładem i przyczynkiem czegoś lepszego dla całego świata. Żeby świat zobaczył, że dobrze jest po prostu być z Chrystusem. Że to jest naprawdę dobre. Na koniec pomodlimy się. Bardzo proszę o modlitwę. Nasz wielki, dobry Boże, dziękujemy Ci za te piękne przykłady, za te zdrowe myśli, które przekazałeś. To pomóż, aby to nie przeszło bez echa w naszym życiu, jak również w życiu tych, którzy nas słuchają, że to jest Twoje słowo, Twoje rady, abyśmy naprawdę mogli stać się tym nowym stworzeniem dzięki temu pozytywnemu myśleniu, dzięki odrzucaniu złych rzeczy, abyśmy nie tylko mówili, jakimi powinniśmy żyć, ale abyśmy własnym przykładem świecili, byli tą prawdziwą solą i byli dowodem, że dzięki Twojej łasce, dzięki słuchaniu Twojego słowa, dzięki zauroczeniu się naszym Zbawicielem Jezusem Chrystusem, możemy takimi się stać. Niech Bóg nam do tego dopomoże, a przede wszystkim dziękujemy Mu za te wszystkie dary. Amen. 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 Bardzo dziękuję za udział w dzisiejszym spotkaniu, w dzisiejszym studium. Dziękuję Annie, dziękuję Igorowi i Władysławowi. A widzów serdecznie już zapraszam na kolejne studium, które się odbędzie za tydzień. Będzie też bardzo ciekawy temat. Serdecznie zapraszamy. Do zobaczenia.